Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Część na poniedziałek. Biblijne miłosne historie. Choć Biblia obejmuje długie dzieje, to jednak pisarze biblijni nie oszczędzali miejsca, by zawrzeć w swoich pismach romantyczne historie. Abrahama i Sarę łączyła silna więź uczuciowa. Abraham nie odprawił Sary, mimo iż była bezpłodna. To ze względu na jej prośbę Abraham zgodził się spłodzić potomka z niewolnicą Hagar. Więź miłości między Abrahamem i Sarą musi być zatem bardzo silna. W Księdze Rodzaju cały długi rozdział został poświęcony wyprawie sługi Abrahama po żonę dla Izaaka. Gdy wrócili z Rebeką, historia poszukiwań okazała się historią miłosną. Inną miłosną historią, którą poświęcono w Biblii sporo miejsca, jest historia uczuć łącząca Jakuba i Rachelę. W sugestywnych obrazach Biblia odmalowuje pełną głębokiej emocji więź Jakuba z Rachelą. Poza pieśnią nad pieśniami jest to jedyne miejsce w Biblii, w którym jest mowa o pocałunku mężczyzny i kobiety, i to przed ślubem. Jeśli wiemy, że Bóg jest ostatecznym autorytetem Pisma Świętego, a Księga Rodzaju powstała pod jego natchnieniem, musimy uznać, że on jest istotą uczuciową, romantyczną, gdyż zadbał o to, by historia tej miłości i pocałunku została zawarta w Biblii. Gdybyś pisał książkę o historii obejmującej tysiące lat i sięgającą od momentu stworzenia ludzkości, czy zadbałbyś o ujęcie w niej tak romantycznych szczegółów? W okresie historycznym ujętym w Księdze Rodzaju z konieczności jest wiele luk czasowych. Jednak Bóg natchnął Mojżesza, by uwzględnił w tej księdze ciepłe, miłosne historie. Pomyśl o tych miłosnych historiach, jakkolwiek uczucia stały za nimi. Opis te są podobne do romantycznych historii miłosnych w całym świecie. Kochający się ludzie napotykali na swojej drodze różne wyzwania i cierpieli wskutek błędów jednego lub obojga z nich. Jakie błędy powodowały ich cierpienia w tych związku? Czego możemy się nauczyć z tych błędów? Niestety wielu popełnia podobne błędy, a nawet gorsze. Dobrą nowiną jest to, że Bóg nie tylko przebacza, ale także uzdrawia. Jakkolwiek błędy popełniłeś w romantycznej więzi, jak możesz nauczyć się znajdowania przebaczenia i uzdrowienia w Jezusie? Dziękuję bardzo.